Pierwszy dzień września to w tym roku nie tylko początek szkoły, ale także termin rozpoczęcia zgrupowania kadry do lat 21. Kadry, której do pierwszego sprawdzianu po wakacjach pozostało już tylko 7 dni. Na pierwszym treningu, jeszcze w okrojonym składzie, był jednak jeszcze czas na to, by powspominać ostatnią kolejkę ligową. Ale co? Zrobiłeś taką kurwa do przodu. A co miałem zrobić? Nie, ale za bardzo zrobiłeś kurwa. Poleciałeś. A tak, żeby pokazać, że nikt przez wakacje nie zapomniał o kleju w nogach. Nastroje zostały jednak nieco zmącone, kiedy okazało się, że z powodu kontuzji na zgrupowanie nie przyjedzie piłkarz Lecha Poznań, Karol Inetty. Kontuzja to jest efekt starcia w ostatnich minutach meczu ligowego z Krakowią, także wczoraj ustaliliśmy jeszcze jego stan zdrowia i sztaby medyczne były w stałym kontakcie ze sobą, mam to na myśli nasz i klubowy, i decyzją wspólną i klubu, i tutaj trenerów i lekarzy reprezentacji stwierdziliśmy, że Karol na zgrupowanie nie przyjeżdża. Karol był siłą tej reprezentacji również, grał w kilku meczach bardzo dobrze, także nie ukrywam, że liczyliśmy na niego, ale stąd powołanie tutaj dla 19 zawodników w tej chwili, dla 20 w ogóle, że skorzystamy z następnych, którzy są w równie dobrej dyspozycji, prezentują się dobrze, czy to w klubach polskich, czy zagranicznych, także na pewno wybierzemy optymalne rozwiązanie. Jednym z rozwiązań może być Paweł Dawidowicz, który w swojej krótkiej piłkarskiej przygodzie zwiedził już wszystkie pozycje w pionowej geometrii boiska. Od napastnika po środkowego obrońcę. Postanowiliśmy go więc zapytać, na jakie pozycje widzą go trenerzy w Benfice Lizbona. Gram na szóstce i tylko tam. Już nie ruszam się do tyłu, ani tak za bardzo do przodu. Po prostu jasno mi dali do zrozumienia, że tam. Z natury jednak skromny Paweł Dawidowicz, dla którego jest to pierwsze pełne zgrupowanie w kadrze do lat 21, nie miał jednak problemów z odnalezieniem się w drużynie. To jak najbardziej, to wszyscy się znamy. Przecież graliśmy długo ze sobą. To Polska Liga, to przecież dużo chłopaków gra. Spotykamy się na boiskach czy na innych zgrupowaniach, to wszyscy się znamy. Dobry znajomy z Polskiej Ligi, rezydujący od kilku miesięcy na włoskiej Sycylii, dojechał pod sam koniec pierwszych zajęć. To Michał Chrapek, który opowiedział nam o różnicach pomiędzy Ligą Polską a włoską Serie B. Co mnie zaskoczyło najbardziej, to że oni na wszystko są przygotowani, wszystko mają już zorganizowane. Także naprawdę przychodzę na treningi, wszystko mam zorganizowane, nie muszę się o nic martwić. Tak jak mówię, tam po prostu wystarczy tylko trenować i naprawdę nie musisz o niczym myśleć, możesz się tylko skupić na treningu. No właśnie, też pamiętam, że wyjeżdżając z Kraków mówiłeś, że jedziesz do Włoch, żeby stać się lepszym piłkarzem. No to też masz się chyba od kogo uczyć, bo jest tam kilka konkretnych nazwisk typu Alessandro Rosina, właśnie Sebastian Leto. Jak wyglądają te twoje pierwsze tygodnie pod takim względem piłkarskim? Czy już czujesz, że stajesz się tym lepszym zawodnikiem, chociażby pod względem taktycznym? No tak, no jest naprawdę kilku bardzo dobrych piłkarzy w drużynie. Początki, że tak powiem, miałem trochę niemrawe, tak powoli dopiero schodziłem, ale teraz już mogę powiedzieć śmiało, że docieramy się z chłopakami. Ja akurat osobiście lubię kombinacyjny futbol i akurat są tam piłkarze, którzy potrafią tak grać, także na pewno mi to bardzo odpowiada. Ale wracając jeszcze na koniec ze Włoch na ziemię, warto przytoczyć inne słowa Michała Chrapka, które najlepiej oddają to, co piłkarzy czeka w najbliższym tygodniu w Grodzisku Wielkopolskim. My nie przyjechaliśmy tutaj, wiadomo, na wakacje, tylko mamy kawał ciężkiej roboty do wykonania i mamy określony cel i musimy po prostu dążyć do tego, żeby ten cel został zrealizowany.